Krzysiu, wylecie ekipa WK z tej strony, bez Robura, Robur jest w Paryżu i mamy dla Was taki odcinek na WK Dzik. Chcieliśmy Wam pokazać, co jest nowego w firmie i chcemy Wam pokazać studio, które jest cały czas w trakcie usprawnień, bo dochodziły nowe rzeczy. Mamy też Wasze komentarze spod ostatniego filmu, gdzie studio pojawiło się pierwszy raz na YouTubie, te miłe i te mniej miłe, no i jakoś się odniesiemy do tych komentarzy. Pokażemy też jeszcze, oj, co tak, w planach do studia, nie? Że to jeszcze jest ciągły proces, więc no, dacie znać, czy... Na przedostatnim filmie mieliśmy nadzieję, że ten dźwięk będzie ok. Okazało się, że to nadal jest średni, nie? Więc, ale po dzisiejszym powinno być już... To dobrze. Zaraz pokażemy. No. Źle powiedziałem, nie że miłe, tylko miłe, nie miłe, tylko po prostu te, które propsują studio i te, które nie propsują studia, bo to nie ma nic wspólnego. Po prostu każdy ma swoją opinię i ktoś może na przykład woleć stare studio. Tak, ale w tej formie studio ja się nie dziwię, że powiesz, są takie średnie komentarze. Jak taka szmata, że o, że miłe, nie miłe, że napisałeś coś złego w naszym studio, no to ja się czuję urażony. Nie czuję się urażony, nie. Staram się zrozumieć, dlaczego tak jest i staram się coś zrobić z tym, żeby było lepiej dla Ciebie. Mieliście prawo. Dla Ciebie, osobo droga, które na przykład Ci się to nasze studio aktualne trochę mniej podoba niż stare. Tak, tutaj mamy napis warszawski Fox. Tak, no ten pokój, w którym my siedzimy, jeszcze on jest nieruszony, nie mamy tam kompów, więc i tak bardzo rzadko tam siedzimy. Sala JTCN-u i sala... Czyli jest to całkiem nowa... Nowe wnętrze. Wnętrze. Nowe wnętrze. I Dzik? To oczywiście oznacza ten skrót. Dzik tutaj. Fajne jest to, że jak przychodzą ludzie na spotkanie i to jest kawałek biurka. Tak. To jest nowoczesny artyzm. Koryna by więcej powiedziała, nie? To jest ładne. Sztuka. Nie obrażaj mnie. To jest nawiązanie do naszej poprzedniej siedziby, gdzie większość biurek miały taki element. Tak, ale zobacz. Idziesz tutaj na górę, wchodzi nowa osoba i pierwsze co widzi to jest JTCN-u, nie? To mi się bardzo podoba. O, mamy podobne dzika, szwalnie i szyją się już moje ulubione koszuleczki. Te niebieskie, czy jaki to tam kolor, jak się nazywa? Bryza. California Blue? California Blue. Nie, California Blue jest trochę inny. Co jeszcze mamy? Myślałem, że zamknięte. Nie, kierownik to takie tajemnicze drzwi do innego wymiaru. No. Włączek senior oczywiście, dla tych, którzy nie wiedzą, bo na pewno się... I tutaj mamy taką zasadę, że pracujemy tylko na stołach ping-pongowych. I dokupiłem ostatnio taki stół ping-pongowy. Tutaj to stanowisko będzie na magazynie, tam jeszcze będzie zabudowa. Wydzielamy zabudowę osobno, tak. Tak. Możemy jeszcze front pokazać, nie? A, jest nowy, no. Całe to pomieszczenie tutaj, co się dzieje, przenosimy na magazyn. Wkrótce, za 2 tygodnie jakoś. I jeszcze... Jeżeli ktoś chciał odwiedzić, to już wszystko jasne. No jeszcze i... jest sake. Chyba tak. Ostatni dzień, 31. Jutro się nie ma. Być. Tak? 31 sierpnia, bo to jest pierwszy. A to fajnie, że uwierzyliśmy. Jeszcze raz. A nie ma, bo organizacja zawiodła, bo czekaliśmy na tą inicjatywę, żeby ludzie dawali banery. I się nie udało zrealizować. No i tu przypomnę, że ciągle brakuje jeszcze jednego, jeszcze jednej rzeczy, ale nie zdradzałem. Ale tu jeszcze też będzie jedna rzecz. Ale już się domyślają tam ludzie. Tak? Widziałem, że się domyślają. Tutaj już koszuleczki, dziewczyny pakują ze szwalni, pakowane, jest kontrola jakości też, te ze słabą jakością wracają. Studio mamy tutaj właśnie i to w ogóle wyszło na spontanie, bo było dużo rzeczy związanych z firmą i no, początkowo miało być na górze, jednak jest teraz tutaj. Tak. I na przykład musimy dorobić gniazdka na pewno, nie ma tutaj tak, internetu, tak. No, bo to miało być pomieszczenie takie, nie wiem, tu miało stać stół w ogóle do bilarda kiedyś tam. Chcieliśmy zrobić, żeby tu można było nagrywać vlogi, ale chcieliśmy luźne pomieszczenie bardzo. No. Z jakimś PS-em, z jakimś bilardem, ping-pongiem czy coś. Ale w tej części na pewno coś się znajdzie takiego, żeby można było sobie usiąść z ekipą i też na luzie coś nagrać. Tak mi się wydaje, że tak zrobimy. Bo tutaj jest tylko przy biurkach, nie? Więc tu ja bym widział sofy i od takie gierki ekipą. Co? Zanim przejdziemy tam do szczegółów, że to czeka.
prezent od Pawła Groma, dzik drewniany. Żeby go powiesić, to będzie jeden z elementów dekoracji. Możecie dać znać, co myślicie. No właśnie, chciałem komentarz od razu przeczytać, bo był Piotr Rypel napisał, że naprawdę bardzo dobry set, ale jest za dużo wolnego miejsca nad chłopakami. Można by nad tym popracować, bo chłopaki są coraz mniejsze, coraz się mniejsze robią w obiektywie. No hard feelings, opinia Widza. Chyba to redukcja. Jasna chyba, sprawa. Wiesz, on może nie wie, że my tniemy teraz. Możliwe. Tak, i właśnie to, co Saker pokazał, tego dziczka. My mieliśmy już projekt, który przewidywał wasze na przykład rzeczy gdzieś. A może tutaj w tle zgasić, żeby od tego. I tutaj będą niebieskie, czy będzie jedna czerwona, druga niebieska? No i to. Obie są takie, obie będą takie, bo one są razem. Ja chcę powiedzieć, że poza tym, że mam gdzie nogi wsadzić pod stół, to jeszcze wielki props dla Yumisu, bo nie tylko w studiu teraz będziemy wygodnie siedzieć, ale mamy od Yumisu fotele dla całej firmy, także wielkie dzięki. No i no mówię, ja bym swoją jadalnię wyposażył w te fotele, nie? Takie kocham. To fakt, no ostatni live był tam na górze, oglądaliśmy Heilig. Bardzo się męczyliśmy, serio. Nie można tak robić, no. Nie można tak robić. Jeszcze co do tła, bo mówiłeś o tym tle, że jest pusto, no to na pewno chcemy przyciski YouTube, tak jak było. Nie wiem jeszcze jaki jest plan, to zostawiamy Mastermindowi. Przyciski, co jeszcze było? Dzik tamten drewniany? Jakieś półeczki też były jeszcze, to znaczy w ogóle możemy pokazać projekt. Element, o właśnie. Pokażesz projekt, jak to miało wyglądać i projekt przewidywał dużo rzeczy na tych ścianach. Natomiast jak weszli... Jakieś jakieś miały być. Talerze coś, miało no, być. Talerze, no. Ale jak pamiętam, były tutaj, ta ściana została zrobiona. Przyszedł już blat robiony na zamówienie, też z tym blatem była rzeźba. 2 tygodnie i weszliśmy tutaj i bardzo nam się spodobało, że jest ogólnie tak czysto, także nie wiem, czy to nie ulegnie modyfikacji, żeby nie zaśmiecić tego studia, nie? Za bardzo. Zobaczymy. Jeszcze też poczytamy od was komenty. No właśnie, dzisiaj ciekawe, co napiszą ludzie, co napiszecie, bo jakby teraz pokazujemy, o co nam chodzi, a wtedy oni weszli i zobaczyli takie łyse studio i myślą sobie, pewnie to już koniec, nie? Tak. A właśnie dzisiaj, jak wiecie, jakie mamy plany, to dajcie znać, no, czy to jest spoko, czy właśnie gładko jest spoko. A nagraliśmy, tak, nagraliśmy dość wcześnie w tym studiu, bo nas wkurwiało już na górze, że musimy te panele i wszystko, nie? No, strasznie nam się dusiliśmy. Ale teraz Bon Kug napisał, że stare studio mu lepiej się działo. Teraz wrażenie mam takich... Teraz wrażenie takich poważnych chłopów przy tym stole, mam nadzieję, że się przyzwyczaję. 218 w górę zesklinowałem. Tak, myślę, że blat może dawać takie wrażenie w kształcie litery L. No i właśnie to, że jest tak czysto za nami. I mam nadzieję, że się przyzwyczaisz, bo nam jest wygodnie i też chcieliśmy zrobić ten blat w LC, bo nie musimy się tak skręcać do siebie, jak na przykład jak chcę coś powiedzieć do Robura albo do Pączka, no to jedynie muszę się do Sakera skręcić, nie? Ale on też jest pod kątem i też nie muszę się aż tak skręcić, więc ta Elka wydaje się pod tym względem wygodniejsza, no. Ale a rozumiem... też jest nasze. Zobacz, kraty za tobą, na targach zawsze te kraty mieliśmy. Tak, to więc... są... No dobra, dawaj, pokaż. Więc no. To chodzi mi o to, że wiem, że wcześniejsze studio się kojarzy tak z nami, ale tak naprawdę tu wszystkie elementy też mają jakąś swoją historię, czy te kraty, które zawsze na targi zabieraliśmy, czy właśnie prezenty od widzów. Mamy młoto od widzów, jakiś przycisk metalowy od widzów, właśnie od Pawła Groma, czy jakieś nasze pamiątki z wydarzeń, zawodów będą tu się znajdować, więc ja myślę, że klimat będzie super nasz, tylko że wiadomo, trzeba się przyzwyczaić do czegoś nowego. Tak i rozumiem też Bon QG komentarz. Mam nadzieję, że się przyzwyczaisz i wiem, że to jest duża zmiana, bo studio było kolorowe, pomarańczowe. No ten pomarańczowy bardzo mocno dawał i rozumiem tak na zasadzie skojarzeń, że widzieliście te materiały i to się wam dobrze kojarzy. No ale mamy nadzieję, że teraz ten klimat będzie wam się znowu, nie wiem, za 2 tygodnie, za tydzień się przyzwyczaicie, na miesiąc i że będziecie tak fajnie wracać tutaj do materiałów, no i też na live'y. Ten set to jest game changer, bo
Jak wiecie, my streamowaliśmy z sali konferencyjnej na Krakowiaków w poprzednim biurze i to kurwa była... I teraz zawsze... Nie było studia, robiliśmy to samo. Tak, i... Teraz trudno było o komfort, będzie, żeby długo siedzieć. Będzie lepszy teraz i przede wszystkim mamy czym oddychać tutaj. I dużo więcej będziemy mogli zrobić. A propos dźwięku, poczekajcie, bo mam komentarz. Ja wiem, że dźwięk był bardzo, bardzo średni ostatnio, no ale właśnie nam się troszkę pospieszyło, bo już nie mogliśmy się doczekać, zanim tu będziemy. Chwileczkę, ale poczekaj. To póki znajdziesz, to mogę powiedzieć coś o stole. Bo właśnie Owca mówił o tym, że fajne jest to, że nie będziecie musieli się do siebie wychylać przy płaskim stole. Ale problem pojawiał się taki, że w studio nie chcieliśmy mieć stołu w kształcie litery L, no bo był to zbyt duży kąt, a też nie chcieliśmy płaskiego, żeby nie było takiej akcji, że Owca coś mówi do Robura i muszą robić tak. Więc ustaliliśmy sobie w programie graficznym, że kąt 120 stopni będzie idealny, żebyś ty z tamtej perspektywy widział sobie na spokojnie pączka, siebie, nie, widzę. Owce i siebie, bo siedzisz tutaj ogólnie. Tak, widzę właśnie siebie i pączka bardzo dobrze. Tak, wyobrażałem sobie, że tu jest jeszcze typ, nie? Tak, że każdego widzisz w linii, no nie? Osoba na środku może tylko spojrzeć na lewo i prawo i widzi owca, każdego. Saker, nie? Więc obliczyliśmy, że ten kąt, właśnie żebyście wy wszystkich widzieli dobrze, to jest 120 stopni i nagle się pojawił błąd, problem. Bo żadna firma nie jest w stanie dociąć stołu pod kątem 120 stopni. Bo albo docinamy pod 90, witamy albo robimy prosto. Nie ma inaczej. No nie, nie, to ja myślę, że musimy do Azji popłynąć statkiem, kurwa, i przywieźć te blaty. No ale znalazł się pan majster, który zrobił. Możecie przypłynąć. Sajan ma komentarz, wkurwia czasami jak ten autofokus się wyłącza, a tak poza tym to giga fajne studio, piękny napis, dziki, zajebisty materiał jak zawsze. Dzięki Sajan. I jeszcze w połączeniu z tym komentarzem Złoty Szlak napisał, za daleko od kamery, ja was ledwo widzę teraz, wcześniej było wasze twarze na max, oddaleniu lepiej widać. To... Ale moja noga była za stołem. Była za stołem. No a teraz właśnie, no, ale nie powiesz to, co ja. Zgadzam się, bo jeszcze wam wysyłałem w weekend. Na Insta do mnie napisał właśnie chłopak z fajną uwagą, że jak robimy live'y i na przykład oglądamy Ferrariego, który wypłaca lepę i jest na głównym to ekranie i my jesteśmy w tym małym, to nas ledwo widać i myślę, że po prostu będziemy to robić na dwie kamery. Jedna bliżej, druga dalej i to rozwiąże problem, a odnośnie autofokusa jeszcze ty możesz powiedzieć. No to ja mogę powiedzieć, że ustawiliśmy na wszystkich ustawieniach tych, co mieliśmy kiedyś w studio i pojawił się taki problem, że chłopaki już zmierzyłem to, żeby ostrość była na was, na każdym z was, ale nie pomyślałem o tym, że autofokus może szaleć przez to, że na przykład Owca siedzi dalej niż Saker, no nie? I to też ustawimy tak, że już tego nie będzie problemu, nie będzie autofokus skakał, no, ale dziękuję bardzo za te komenty, nie? Piękne studio, ale jeszcze lepiej by się tu oglądało podcasty, Kacper Rękawek. Kiedyś rozkminialiśmy podcasty już 2 lata temu, myślę, że bardziej będziemy stawiać na live'y, bo czas jest tutaj, żeby zrobić dobry podcast, byśmy musieli jeszcze znaleźć czas dodatkowy, a to już o to ciężko po prostu, żeby zrobić i dużo live'ów i dużo podcastów. Kosztem czegoś, co jest, nie? Tak, ale live'y będą teraz regularnie, no przynajmniej będzie ten jeden live w tygodniu, a chcielibyśmy 2 robić. Zapraszam na sobotę na live'a i będą nagrody oczywiście, żeby przekupić troszkę ludzi. A wczoraj był stream z Diablo, moim mnichem. Kolejny komentarz właśnie o podcastach widzę od Karola. Że jakiś formacik podcastów leci, no właśnie tutaj z tym czasem jest najtrudniej. Ale chyba, podcast że przyszło... jest dobry na live sobie pogadać, no. Tak. Jeżeli coś wpadnie nam pomysł po pracy normalnej, sobie wpadniemy do studia. Może być 1, 2, 3 osoby, nie? Ale jak będziemy chcieli, to zrobimy. No. Bo czasem spontanicznie wychodzą jakieś rzeczy, na przykład, tylko teraz nie mieliśmy jeszcze możliwości, nie? Ale dzień po takim highligu spotkać się jeszcze, wiesz, poglądać wszystko, potem pogadać, będzie fajnie. Tylko musimy dokończyć, żeby
wszystko było tutaj, działało na jedno kliknięcie, nawet dla tak, ćwoka jak my, bo teraz dużo było ustawienia, nie? Żeby dźwięk dograć, wszystko. A jak będziemy mogli sobie spontanicznie usiąść, odpalić, że już będzie tak przygotowane, to nawet w dwie osoby można sobie posiedzieć, o czymś pogadać z wami jeszcze, jak jest jakiś temacik w sieci. A propos jeszcze kanałów i podcastów, to mamy nowy kanał WK Shorts na YouTubie i chcemy, żebyście wyrobili ten kanał. Jak to zrobić? Na przykład oglądacie live'a, shotujecie jakieś nasze wypowiedzi. To jest przykład, ale może być też format bardziej TikTokowy, jakieś śmieszne porobić filmki i tak dalej. Wysyłacie go na tego maila. Jak wykorzystamy ten materiał, odzywamy się do was, oznaczamy waszego Instagrama, czy co tam chcecie. Też teraz się zastanawiałem, żeby dla każdej osoby, która podeśle nam filmik, nie wysłać jakiegoś pina. Będziemy na pewno wysyłać nagrody, tylko trzeba nam razem z materiałem na podanego maila tutaj wysłać swój Instagram i wtedy wszystko pójdzie. Tak, i będzie to właśnie pin. Często trafiamy na jakieś TikToki z nami, nie? Tak. Więc jest to fajny pomysł. Widzimy, że tak jak memy w chuj ludzi robi na armii, tak samo takie filmiki, gdzie my już ciężko by było czasowo, żeby wyciągnąć powiedzmy z jakiegoś tygodnia, miesiąca ciekawe momenty czy jakieś scenki, to pewnie znajdą się osoby, które po prostu mają zajawkę i by sobie to zrobiły, a jednocześnie jakieś paki byśmy za to dawali. No. I przyda się takie coś z zewnątrz, że taka osoba z zewnątrz, świeżość na, tak, jest, taka świeżość, tak widzi pewne rzeczy, których my na przykład byśmy nie wrzucili, a ta osoba to podeśle i o, no w sumie można to wrzucić. I nie chcemy też aż tak dublować kontentu z TikToka. Tak, na TikToka mamy jakieś osobne pomysły na spontanie w ciągu tygodnia, a tu by było tak bardziej momenty, nie? No. Tak mi się wydaje. Ale też ktoś wrzucił ostatnio nas jako dziewczyny na przykład, nie? Czy takie rzeczy? Na shorts, niekoniecznie, no więc widziałem. Różne rzeczy, naprawdę. My jako starzy ludzie i tak dalej. A audio pokazywaliśmy, tą rzeźbę? To można pokazać jeszcze audio, bo też były komenty o audio złym. To jest taka rzeźba i Dejan mnie poprosił, żebym dał na Instagramie info, żeby zgłosił się jakiś spec od mikrofonów. I to jest rekomendacja tego speca, który się zgłosił po Instagramie, tak? Żeby one szły z góry, czy nie? Nie, ogólnie rekomendacja jest taka, że każde osoby, które się zgłosiły do nas, to te zastosowania nie były na tyle zadowalające, których my nie moglibyśmy zrobić sami, a oczekiwaliśmy właśnie takich może no, protelewizyjnych zastosowań i my tego byliśmy ciekawi. No i to, co teraz zrobiliśmy, to jest rzecz, którą nam się wydaje, że będzie najlepsze audio. Jeżeli to nie zda egzaminu, no to mamy po prostu plan B, który chcieliśmy od razu zrobić, ale pomyśleliśmy, że to będzie lepsze na sam początek. No i mi się wydaje, że z góry to chcecie poprowadzić, żeby to nie było tak w kadrze widoczne, bo były te komenty o telewizji i teraz jakbyśmy tutaj mieli każdy mikrofon taki jak na Joe Rogan ma, czy na aferkach. Podcastowo tak, no. No, za sztywno. W sensie myślę, że już ludzie się przyzwyczaili, że youtuberzy mają te mikrofony przy twarzach i muszą być tacy stacjonarni. Ale to przy rozmowach, nie? Jak mamy luźny materiał. Jak a tego w kadrze nie widać, no właśnie teraz. To ogranicza. No i ogranicza, wiesz, swobodę, nie? I już właśnie wymusza tą taką trochę sztywność podcastowo-telewizyjną. Ale no, może nie będzie potrzeby takiej, żeby takie audio było, no ale chcemy mieć dobrą jakość tego audio, z tego względu już sama kamera i mikrofon Roda nie wystarczy, bo jest coraz więcej kanałów i nawet podświadomie wchodzicie na live'a i ten dźwięk jest dobry, ale nie jest bardzo dobry, no to kurwa, męczysz się po tym, jak przychodzisz od streamera, który ma to audio ogarnięte, więc audio musi być igiełka. No i zobaczymy. Będzie igła na pewno. Pytanie, kiedy będzie igła? Będziemy czytać komentarze, dopóki nie będziecie pisać, że jest zajebiste audio, no to nie skończymy walczyć. No. Też mogę się podzielić dylematem, który mamy. Może ktoś w komentarzach nam pomoże. Też jesteśmy bardzo otwarci na to. Co do streamów dylemat? Dylemat co do właśnie mikrofonów, ponieważ nie chcemy ich mieć na kadrze i nie chcemy ich mieć zamocowanych do ziemi, bo po ziemi wszystkie tupnięcia się niosą i dźwięki ze szwalni, więc najlepiej jest zamontować je od góry.
ale też mikrofony takie, które są tutaj, powinny być tuż nad głową, czyli kadr powinien być ciasny. A u nas jest bardzo dużo przestrzeni nad wami, dlatego że mamy logo, że będą inne kanały, więc no, to jest nasz dylemat dźwięku. I dylemat. Więc dawajcie znać, jak ten dźwięk. Żeby nie odsłuchiwać na mikrofonie dźwięku z telewizora, nie? Tak. No. Więc śmiało narzekajcie na dźwięk. Jeżeli macie wrażenie, że coś jest nie tak, że mogłoby być lepiej, śmiało piszcie w komentarzach, że jest chujowy dźwięk i będziemy tutaj, chłopaki będą głównie kombinować, jak to ogarnąć. No tak, ale możliwe, że każdy z nas będzie musiał mieć mikrofon przy twarzy na live. Możliwe. Możliwe, że tak żeby będzie. Żeby to wyszło. Zobaczymy. Więc tyle. Tyle tak naprawdę z takich komentów, co miałem przygotowane. No jest fajnie, Biakan, że zajebiste studio, chłopaki. Czekam na czółko. Wiesz, no brakuje trochę pomarańczy w tle. Aj, studio za idealne, wolałem stare. Kurde, bele, jakie luksusy nastały. Co tam jeszcze? A to nie wiem, czy to będziemy dawać. Już w sumie i tak jest długi materiał, nie? Kto tęskni za starym studiem, daje like. Na szczęście tylko 5 osób polajkowało. Zrobimy tak, żeby nie tęsknili nawet oni. No. Tutaj. Tak. Postaramy się. No i fajnie na pierwszym live'ie na WK, jak Hajlik oglądaliśmy, było 10 tysięcy wyświetleń, ludziom się podobało to studio. Rzeczywiście jeszcze bliżej twarzy powinny być, jeszcze z dwóch kamer, jak coś, że jest cały kadr, że widać całe studio i zoom na twarzy na i będzie zajebiście. Było troszkę lepiej, bo był pasek na dole, troszkę kolorowe koszulki weszły, energetyk, więc już nie było tak surowo. No. Na tym filmie było właśnie... Słabsze komentarze były na filmie, potem na live już trochę lepiej. Mam nadzieję, że na co kolejnym filmie będzie coraz lepiej, coraz fajniejszy odbiór. No to tyle, nie? Tak. Żegnamy jeszcze się. Chciałem, tam Błażej będzie miał przebitkę, jak to wygląda z naszej perspektywy, jak widzimy Błażeja na przykład. No i tyle. Dobra. Git.